Wychowałem się w Bilej. Moje życie, jak każdego Albańczyka, nie było łatwo. Ponieważ urodziłem się właśnie w takim kraju ateistycznym. I nie wiedziałem nawet, kim jest Pan Bóg. Nie wiedziałem nawet, czy jestem katolikiem. Także wychowałem, może być w takiej rodzinie, że oni też bali mi powiedzieć w ogóle o tym, mówić o tym. Bo nie pamiętam, że było kiedyś mowa w ogóle, że jestem katolikiem, jestem ochrzczonym. Ja nie wiedziałem, co to znaczy nawet być księdzem, nawet nie, po tego jeszcze jako być salwatorianinem w ogóle nie wiedziałem, co to jest, no, kim jest salwatorianin. Obserwatorianie to takie zgromadzenie, które pociągnęło mnie swoim charyzmatem bycia z ludźmi, bycia dla ludzi i też dobrego kontaktu z Panem Bogiem. Bo z jednej strony modlitwa, medytacja, adoracja, a z drugiej strony właśnie bycie w świecie w taki sposób, kiedy już mogę być Bogiem nasycony, i z tym właśnie nasyceniem iść do ludzi, którzy mogą już później ode mnie chłonąć Boga. Podobno jak byłem dzieckiem i widziałem taką pielgrzymkę, wtedy była pielgrynacja obrazu Matki Bożej i miałem być może 4-5 latek. Bardzo chciałem z nimi iść, a mama mi nie pozwoliła. To powiedziałem jej, jak mnie nie puścisz, to będę księdzem. To powołanie pewnie jakoś dojrzewało. Trochę walczyłem z tym, żeby te swoje dziecinne pragnienia czy myśli o powołaniu odrzucić. Ale Pan Bóg był silniejszy. Taka pierwsza myśl, pierwsze natchnienie o zostaniu kapłanem, o zostaniu księdzem przyszło bardzo wcześnie, bo już w okresie trzeciej bądź też czwartej klasy szkoły podstawowej. Ktoś mi powiedział, że przez przypadek mój kolega kiedyś pojechał na rekolekcję i dał mi zaproszenie. I ja cały czas na tym zaproszeniu czytałem, że jadę do Salezjanów. Wszedłem na plac i pierwszy raz przeczytałem Salwatorianie. Wziąłem zaproszenie, rzeczywiście pisze Salwatorianie. Jak to możliwe? No i zostałem na tych rekolekcjach i tak zostało. Normalnie bym nie przyjechał do Salwatorianów. To są zawsze długie historie i zawsze dużo opowiadam i zawsze jest mnóstwo wspomnień, ale przede wszystkim to gdyby nie Bóg i gdyby nie Jego moc, gdyby nie Jego natchnienie i gdyby nie Jego dobroć, to nigdy nie poczułbym tego, jak kapłaństwo może być pociągające, zachwycające. I gdy już odkryłem, że to jest głos Boga, że Bóg puka do mojego serca i że Bóg w sposób akceptujący i taki kochający mnie wybrał i wzywa, to już wiedziałem, że
nie ma innego sposobu na to, by być Bożym dla Boga i z Bogiem, by właśnie ostatecznie i bez reszty oddać się Mu i poświęcić w służbie kapłańskiej i w życiu konsekrowanym. Słowa założyciela, że dopóki żyję na świecie, choćby jeden człowiek, który nie poznał i nie ukochał Jezusa Chrystusa, tak naprawdę dają mi tożsamość kapłańską i to, że chyba jest to sens, dla którego zostałem salwatorianinem, że chcę mieć taką relację z Jezusem, żeby to była relacja miłości. Chcę Go poznać, ale nie tylko intelektualnie, ale tak, żeby to była relacja osobista. I chcę o niej świadczyć też innym, tak? Bo to jest ogromny skarb. To jest mój Zbawiciel, który nie zbawia tylko mnie, ale zbawia też tych wszystkich ludzi, do których jestem posłany. I też mnie motywuje, że jest tyle ludzi, którzy Go jeszcze nie poznali, tak? Czyli żyją bez Niego, nie mają tego doświadczenia Boga. Kiedyś pamiętam, że nawet pytałem moją mamę, czy w ogóle jest moszczonym, czy nie jest moszczonym. Mama mówi, że nie, ale mówię, że po prostu nie było wolno w ogóle, nie? Nikt nie chce mówić o komunizmie. Bo zwłaszcza dla nas, Albańczyków, taki temat, trudny temat, nie? Ale niestety komunizm Albanii był bardzo trudny. Ja pamiętam trochę tego komunizmu. Wiadomo, że urodziłem się w 1975 roku, właśnie kiedy ten komunizm był, nie? Ale kiedy te kościoły były zamknięte, nie istniało, nie były w ogóle te kościoły. Staje në fund e lufës së ditë botërore, këtu në Shqipëri u krijuar një grup komunistë shumë të fortë. Enver Hoxha, diktatori i Shqipërisë, i lidur me Titin, që është diktatori i Jugosllavisë, e kanë krijuar me një herë në 25 një klimë terror, një klimë edhe fituan votimet fatkeqësiste, edhe atëherë filluan të persekucionet të fortë kundër kishës katolike, pastaj edhe kundër inteligjencës edhe e laikëve shumë të përgatitur. Co chciał robić komunizm? Przede wszystkim zniszczyć Kościół katolicki. Dlaczego? Bardziej się bali, że wiadomo, duchowni, księża są osoby, które mają właśnie przygotowania. Ich przygotowania były na zewnątrz, w innych krajach w ogóle, nie? No i ten dyktator walczył przede wszystkim właśnie najbardziej walczył z Kościołem katolickim. Bo to było najtrudniejsze dla nich. Żeby właśnie zniszczyć Kościół katolicki. Kisha katolike e de minorancë, gjithë ka qenë një forcë shpirtërore, kulturore të fortë. Te prześladowania zaczynały właśnie przede wszystkim na Kościół katolicki, na duchowny, na księży, na siostry zakony.
No i dużo, nawet w szkołach była mowa o tym, że nie istnieje, Pan Bóg nie istnieje, nie ma Pana Boga. Zamykali wszystkie kościoły, albo zburzyli te kościoły, nie? Tam, gdzie by kościół zburzyli, na przykład nawet w Bile, nie? Gdzie by kościół katolicki, to zburzyli, nawet zmienili to na oborę. Niektóre kościoły też w ogóle całkowicie zniszczyli, nie? Niektóre kościoły zostawili, na przykład w Szkodrze, katedra w Szkodrze została zmieniona na pałac sportu. Powoli zaczynają to nawet to ludzie powiedzieć po prostu o tym, że nie potrzebujemy Kościoła, nie potrzebujemy wiary. Del già c'è stato con un da lui giusto fede ed è per stare che c'è una spalla nel 1975 si stati ateisti pare ne bot. Già il comunismo è stato in da lui ed è il Bosco Cricci. Questo è in da lui, sono gesti pubblici e feste, per te gite, per cattolici, ortodossi e musulmani, per te gite. E niente si è luce nelle gestie, e dentro sta nella ciarciaffa, te mostri dei giovani su famiglia. Se non sta femmina, poi nasce il mondo a questo e ne prende se di ne lutti dove c'è. Jeśli któreś dziecko powiedziało w szkole, nie wiem, o co Panu Bogu, to od razu trzeba by rodziców zabrać do więzienia. Także by zabronione cokolwiek o tym mówić, nie? E quindi anche per i sacramenti loro ci tenevano e andavano nelle montagne per fare i sacramenti, perché poi c'erano tante spie che magari vedevano tante cose e andavano a riferire e allora venivano i poliziotti e li uccidevano. Quindi questa è stata la... Nuk kishim kishku të luqim. Shkojshim ke kishëm, shtanet e ishte veni si veni shenjt, edhe tja nuk ishte kish, e dilte policia të konolonde, që nështë mund shkonde në i komunist, si kishte teste partije, mirë po ishte besimtare, kishte për presa politikës. Konolonde maskarë në i komunist për me lutë zotin atje, që përsekutonde. Pashket i kemi pas festu me vërqërsi, i lishim me boj vest, i konsumojshim, pas ta i groposhim vest të alivorët e vezës, që mështë i gjende në i komunista, në i brigadiera, në i spion, që ke festu pashkët me vezë, se nuk o festuishin festat, ishin fsherur gjithë gja. Komunizmi ka prish komplet sistemin e shpirtit, komplet. Hiku besimi më zëtë, nuk njifet Zotë, kjo është kryesore e thelbi. Pos besove Zotë, i bat gjitha poshërsit, njeriu. Kjo ishte ma keqa, mos besimi Zotë, prisha kishvet, nuk ka Zotë. E në 1975-1976 kanë qenë martirizuat martirët të parët, pikrisht ata që ishe më të përgatitur intelektualiste, që në kosuar për të luftuar kontra komunizmi. Bardzo dużo też księży zostali albo uwięzieni, ale też większość z nich też właśnie zostali rozstrzeleni.
uczeni, które parę lat temu to byli właśnie beatyfikowani, którzy oddali swoje życie właśnie za Chrystusa. Woleli umrzeć, niż powiedzieć, że Bóg nie istnieje. Woleli umrzeć, niż powiedzieć, że Chrystus nie żyje. A dla nas przede wszystkim to ich życie, ich wiara, to, że oddali życie za Chrystusa, za Kościół, za Albanię. No i jesteśmy dumni z tego. Jesteśmy dumni z tego, że mamy męczenników. Bardzo często o tym wracamy nawet myślami. Modlimy się właśnie w ich intencji. Ludzie nasi tutaj też, prawie, też czują to, że właśnie, że mieliśmy męczenników. Bo niektórzy z nich nawet poznali, jak żyli. Nie? Starsze osoby już niektórzy z nich poznali. Poznali ich rodziny, poznali skąd pochodzili, także właśnie identyfikujemy z tym, że byli właśnie, są naszymi, byli naszymi, naszymi braćmi. Taki ksiądz jezuita, które ja właśnie u niego się spowiadałem przed moją pierwszą komunią świętą. Jezuita, który pochodzi właśnie z parafii, on pochodzi z Lochy. Z Lochy, Anton Luli. On opowiadał kiedyś też historię, swoje historie w ogóle w więzieniu. Kiedyś nam mówił o tym, że nawet po już jakby czas już wolności, on kiedyś spotkał swojego tak zwanego prześladowcę, który prześladował cały czas w więzieniu. I on jak widział, że ten ksiądz od razu uciekł, a ksiądz podszedł do niego i po prostu wziął mu rękę i powiedział, że nie była twoja wina, nie była twoja wina. Także on po prostu nawet płakał, bo widział, że ksiądz przebaczy mu o tym, co mu zrobił księdzu, nie? Skuš pre martireve, pre mestareve, ka pas rinati, o retje, čofte, a ta se kanč buška tua, čofte de pas komunizmit. As një mestare nuk ka forur keq, unë kam jetua me njësa mestare, kur, nuk ka në forur, o kam pasu mendime për të hakë merur kundra këtyre. E të gjithë ka nevojtur në burg, e ka qenë pushkatuar, e të gjithë ato që kanë qenë pushkatuar kanë bërtitur para pushkatimit roftë të Krishtimbret, roftë të Papa, roftë të Shqipëria. E gjatë të komunizmit, feja nuk është dukë. Diktatori ka dashë të eliminon të Zotin, por nga zemë njëriut nuk ka eliminuar Zotin. Historia e Shqipërisë të regone që i keqi o e keqa mund mbjetoj një farë kohë, edhe në Poloni ka ndodhë një të gjë, por në fund, kush fitoni este Zotin. E në fund e komunizmit kanë mbjetuar mëse 30 meshtarë, jesuite, franceskane dhe diocesan, disa motra dhe stimatine e veçanti, e di tre motra salesianë. Do të në këto që kanë vujtër, por që kanë mbajtër gjallë fejnë. Kishja ka pasë nevojë për ndëhyrjen e misionareve, kardinali Vandias, se ishte atërë nuncio apostolik, ka bërë një thirrje, duke mbështetur nga Saint John Paul II, që të vishë misionaret për të ndihmuar meshtaret që kanë mbijetuar për të rindërtuar një kishë si pas Koncilit Vatikan II.
dla wszystkich potem po upadku komunizmu, wiadomo, że dla wszystkich misjonarzy, którzy przyjechali do Albanii, nie było łatwo. Było bardzo trudno, ponieważ musieli rozpocząć od zera. Musieli po prostu powiedzieć, nauczyć ludziom, że Pan Bóg jest. Że nie jest tak, jak było im mówiono w szkole, że było im mówiono, wiem, na ulicy, czy w ogóle w sklepie, gdziekolwiek było mówiono, że nie istnieje Pana Boga, nie? Trzeba powiedzieć, że Pan Bóg istnieje, także nawet dla Salwatorianów bardzo trudno było, nie? Wiadomo, żeby po prostu powiedzieć tym ludziom, że słuchajcie, naprawdę Pan Bóg istnieje, pomimo tego, że to był ten czas, to był ten komunizm tutaj, ale Pan Bóg nie zostawił was. Nie zostawił was. Chciałem podjąć to ryzyko i ten trud, by pojechać właśnie tam, gdzie jest trudno. By pojechać tam, gdzie nie będę miał zagwarantowanego komfortu, gdzie będę musiał od siebie wymagać, a przez to stawać się lepszym, no i tą dobrocią też dzielić się z innymi. Była we mnie ufność, że Bóg tego chce. Bóg chce, żebym był w Albanii. A questo punto si chiedeva cosa fare, come aiutare questa gente nel proprio paese e alleviare la sofferenza. Noi suore da Salvatoriane potevamo fare qualcosa? A questo punto mi fu chiesto dalla superiora provinciale se volevo unirmi a lei e iniziare questa avventura che si presentava abbastanza difficile. Questa per me fu la chiamata di Dio a partire e partii. La mia vocazione non è stata mai per un singolo luogo, ma per la Chiesa universale. Bilaj to jest pierwszy kościół, który został odbudowany i konsekrowany po komunizmie. Nawet to się bodajże wydarzyło po wizycie Jana Pawła II w Albanii. Na drugi dzień biskupi i kardynałowie i nowi biskupi wyświęceni wówczas przez Jana Pawła II, między innymi biskup Tirany, przyjechali poświęcić ten kościół, konsekrować. Po 1991 roku moglibyśmy powiedzieć, że był taki boom wracania do kościoła. Wiele ludzi się wtedy chrzciło, przyjmowało wiarę. Młodzi przychodzili na katechezę, przygotowywali się do sakramentów. Było bardzo dużo spowiedzi takich po 50 latach. Było bardzo wiele przepięknych historii. Napadł z bronią w 2002 roku. To taki dar Ducha Świętego, bo wtedy było zesłanie Ducha Świętego, niedziela zesłania Ducha Świętego. Wieczorem z drugim współbratem Mirkiem byliśmy, tak naprawdę wcześniej graliśmy w tenisa stołowego, poszliśmy do góry i ktoś przyszedł z długą bronią, mówiąc, że to napad. Chociaż wiedzieliśmy, że tej broni jest nadal dużo w Albanii, to nie wierzyliśmy, że to jest napad. Czuliśmy się dobrze na tej parafii i nawet myśleliśmy, że to ktoś sobie robi żarty. A potem się okazało, że jest inaczej. Długo rozmawialiśmy z tym człowiekiem, próbowaliśmy go przekonać, że nie mamy tu, jakby pomylił adres, że nie mamy pieniędzy, że tak naprawdę napad właśnie w takich sprawach materialnych, grabieży, nie dał się przekonać. No i potem
chciał nas zastraszyć. Chyba jakoś go to zdenerwowało, że my go przekonujemy i że nie odnosi efektu. W pewnym momencie powiedział, że nas zabije, więc przygotowywałem się na śmierć, wycelował we mnie. I po cichu odmawiałem wtedy Ojcze Nasz. I strzelił koło ucha. I on się tak naprawdę wystraszył tego strzału, bo chyba nie chciał mnie zabić, ale huk w pomieszczeniu zamkniętym był tak wielki. No i potem doszliśmy do wniosku, znaczy ja przyszedłem do wniosku, że kiedy celował ponownie we mnie, to przyszła mi taka myśl, że mogę złapać za lufę. I złapałem za lufę, a on resztę nabojów strzelał po suficie. I potem się zaczęła szarpanina. Może nie będę szczegółów mówił. W pewnym momencie nie mogłem oddychać. Okazało się, że stałem nożem w płucu, nie wiedziałem. On uciekł. Bardziej powiem o tym, że kiedy mnie wieziono do szpitala, przyjechali parafianie, żeby pomóc. I pomimo tych napraw dróg, tam były straszne dziury i łapałem powietrze jak ryba. Przyszła mi taka myśl, że muszę oddać życie za niego. Wiedziałem, że umieram i mam oddać życie za niego. I po takiej walce duchowej, okej, podjąłem decyzję. Dobra, umieram za niego. I byłem gotów na śmierć. I kiedy się złamałem i powiedziałem gdzieś w sercu, okej, umieram za niego, to właśnie wtedy przyszło to, co mi pokazało, że tak naprawdę pełne przebaczenia daje życie. I już po interwencji chirurgicznej tak naprawdę czułem się najszczęśliwszym człowiekiem. To chyba był najszczęśliwszy moment w moim życiu. Chociaż nie mogłem się nadal ruszać. Więc to jest tak zwany pakt. Oddaję życie za ciebie. Jestem w stanie za ciebie umrzeć i chcę to czynić ze względu na Jezusa. No więc spróbowałem. Wypróbował mnie Jezus, czy jestem w stanie. Potem byłem przez jakiś czas w szpitalu, jakaś rehabilitacja. Przyjechałem do Polski na bodajże miesiąc czasu, sanatorium i wróciłem do Albanii, do starego życia. Była to też trudna decyzja, no bo tak dosłownie zraniony, tak, ale też psychicznie tym napadem. Jeden z księży mi powiedział, a w sumie co za różnica, gdzie zginiesz. Ale też czułem ogromną potrzebę tych ludzi, którzy tam czekali i byli bez księdza. Więc jeszcze przez 5 lat pracowałem w Albanii później. To było dalej kontynuowanie tej pracy, którą do tej pory czyniłem, czyli przez 5 lat do napadu pracowałem w Albanii, później przez kolejne 5 kontynuowałem. W międzyczasie przyjechali kolejni moi współbracia. No tak, jesteśmy nadal w Albanii. Podczas 11 lat mojej pracy misyjnej w Albanii, lat, które były trudne, wymagające, ale też piękne,
Udało nam się razem z parafianami wyremontować kościół w Bilaj. Udało nam się wybudować kościół w Małku-Czkoder. Również kaplicę świętego Jakuba Apostoła. To takie efekty, można by powiedzieć, widoczne dla oka, fizyczne. Natomiast zaangażowanie dzieci, liczne grupy ministranckie, początki grupy harcerskiej, każdego roku jasełka w każdej wiosce, w której brały udział liczne grupy dzieci. Też owocna i piękna praca w Domu Dziecka w Betanii. To są takie momenty, o których mogę powiedzieć, że to są owoce pracy, a nawet mojej współpracy z Duchem Świętym, który dawał natchnienia i pokazywał mi, gdzie można pójść, co można zrobić i gdzie w danym momencie jest najbardziej potrzebny Bóg poprzez świadectwo mojej obecności i wiary. Przybywając do Albanii, żyłem pamiętając słowa naszego założyciela, że dopóki żyje na świecie choćby jeden człowiek, który nie zna i nie kocha Pana Jezusa, nie wolno nam spocząć. Ten rozkaz, ten nakaz cały czas jest aktualny, ponieważ pomimo tego, że żyjemy na katolickich wioskach, bardzo wielu ludzi jeszcze tego Pana Jezusa nie odkryło. Bardzo wielu ludzi jeszcze tego Pana Jezusa nie pokochało. Starając się ich zachęcić, starając się ich ewangelizować, o tym Panu Bogu mówimy, o tym Panu Bogu opowiadamy. Di lavoro io ho, diciamo, insegnato più che altro cucire, perché sono sarta e anche, diciamo, faccio dei modelli tagliare. Però quello, diciamo, in missione non si fa mai quello che si ha, perché ti prepari per una cosa e ne compi un'altra. Quindi in Albania ho fatto catechesi, ho fatto questi corsi di taglio cucito, e sono andata nelle famiglie, cioè un pochino di tutto, ecco. Perché quando si va in missione così è. Ewangelizujemy nie tylko poprzez katechezę i sakramenty, ale przede wszystkim przez przykład życia i przez modlitwę. Ponieważ myślę, że to jest najważniejsze. Ponieważ pięknie każdy potrafi mówić, ale żyć tym, czym się głosi, jest znacznie trudniej. I to ludzie, widząc nasze zaangażowanie, widząc naszą pracę, widząc nas na modlitwie, myślę, że wtedy najbardziej zostają przekonani. Wtedy jakby najwięcej mogą z tej naszej ewangelizacji dla siebie zaczerpnąć. Wolontariat misyjny Salvator, można by powiedzieć, że rozpoczął się w czasie pierwszego roku, jak tutaj przyjechałem. Wtedy też niektórzy pomyśleli, a czemu by nie zorganizować czegoś nowego? A czemu by nie pójść w nowy charyzmat? Czemu by nie rozpocząć wolontariatu misyjnego, gdzie młodzi ludzie mogliby przyjeżdżać, dzielić się swoimi pasjami, dzielić się swoją pracą, dzielić się swoją modlitwą, dzielić się swoim czasem z tymi wszystkimi, którzy tego potrzebują. I naprawdę dają dużo, dużo. Przede wszystkim też ta przyjaźń, że przyjeżdżają wolontariusze i do tego zostaje ta przyjaźń między wolontariuszami też, a młodzieżą, a dziećmi. I oprócz tego też dużo zostawiają tutaj, bo wiadomo, że oni też dają swoje świadectwo. Przede wszystkim też dużo z mojej grupy młodzieżowej tutaj w parafii, patrząc właśnie na wolontariuszy, też twierdzą, padre, przede wszystkim my też możemy coś zrobić, jak oni robią. I starają robić.
ciągu roku, jak wolontariuszy to nie ma, w ciągu roku to oni to robią dużo, duże akcje. Także oni nauczyli właśnie dzięki wolontariuszom. Bardzo mi się kam się szumę w ogóle, kur wolontariusz mam followa się w Wintu per Heart Park. Kur isha me w ogóle, më ndoje thirë që qëllimi një vullnetari ishte thirë që të vinë të këtu dhe në bënd të ne që qeshni mëse që të argëtoshin, për duke u rritur kuptova që qëllimi një vullnetari ishte akoma dhe më i thellë. Jo vetëm pjesa që të në bëni neve qeshtin dhe të lumëtur dhe ne të kalonim verën bukur, por ishte, kishte edhe një kuptim tjetër që ishte shpërndarja e fjallës Zotit dhe të në mësonin ne se si të afroshim dhe si të ishim në afer Zotit. Tak naprawdę trzeba pracować, ewangelizować nie dla tłumów, tak? W Albanii, szczególnie w Bilaj, nie ma tłumów. Właśnie ci ludzie poranieni przez komunizm, później przez wielkie migracje na zachód Europy. Tak naprawdę jest to bardzo często praca indywidualna, tak, z ludźmi, spotykanie się z nimi. Na trzecim bądź też czwartym roku pierwszy raz odprawiałem mszę w Wielki Czwartek przy pustym kościele. Było to doświadczenie bardzo głębokie, było to doświadczenie, myślę też, że troszkę bolesne. Myślę, że takim samotnym można było się poczuć, jak Pan Jezus z tym wszystkim w Wielki Czwartek. Że nawet mając ludzi, mając apostołów dookoła siebie, to tak naprawdę to został sam. Sam musiał przeżyć i się popłakałem przy ołtarzu. Pobożność moich parafian, Albańczyków, to przede wszystkim pobożność serca. I też moje pierwsze wrażenie było takie, kiedy przygotowywałem mszę świętą czy nabożeństwa i oni do kościoła nie przychodzili, to byłem smutny i sfrustrowany tym, że ja się staram, że przygotowuję różne rzeczy, a oni do kościoła nie chodzą. Natomiast z czasem, kiedy poznawałem ich, poznawałem Albanię i poznawałem moich parafian, to okazywało się, że są pobożni, że czczą Boga i mają wobec Boga respekt, ale też mocne i głębokie zaufanie. Moje pierwsze spotkanie z ludźmi z Albanii było niesamowite i krępujące, ponieważ ich natura, ich gościnność, ich serdeczność, ich gotowość do bycia, do rozmawiania, zadawania pytań, no, krępowała mnie i blokowała, bo ja nie znałem języka.
Oni okazywali mi radość z tego, że jestem, witali mnie, cieszyli się tym, że jestem i chcieli pytać i pytali i rozmawiali ze mną, a ja chcąc być miłym, kulturalnym, chciałem odpowiedzieć, a po prostu doświadczałem takiego niemocy wręcz, na którą no, nie miałem zgody, ale niemocy, by móc odpowiedzieć i być z nimi w taki sposób, jak oni chcą być ze mną. Można by powiedzieć, że ludzie tak bardzo się przyzwyczaili do polskich księży, do polskiego stylu, do polskiego charakteru duszpasterstwa, że jeżeli myślą o księdzu, którego mają, no to myślą o księdzu Polaku. Zostaliśmy przyjęci bardzo dobrze, nigdy niczego nam nie brakowało, ludzie są bardzo pomocni, zawsze mówią: Padre, jeżeli czegoś potrzebujesz, Padre, jeżeli czegoś chcesz, tylko powiedz słowo. Edhe i kemi respektu, kishin dëshirë na vishin familje, e të shkujshim si mi qenë motra e vla. Ne jetojmë ta qadra, do ta filli ku Ratërmeti. Ratërmeti, personi i parë që erdhë familitari në zonën tonë. Na shikoj, na dha kuraja. Për ne, ose mund themi për famullin ton, Padre Wojtek dhe Padre David, ishin shumë njerëz të mirëkuptueshëm, të afrueshëm, domethënë ishin njerëz të parë që unë kisha kontakt nga familja, por që ishin jashtë vendit, nuk ishin tamam shqiptar, edhe pse ishin tuaj, përsëri ato arrinin të na kuptonin ne, ose të kuptonin kulturën ton, të kuptonin nga ajo çfarë ne jemi formuar. Diçka që më pëlqen rreth ose më tërheq rreth salvatorianëve është kontakti që kanë me të drejtë për drejtë me njerëzit, me pjesëtarët e famullisë. Do të thonë respekti që ato trajtojnë, informacioni që mund t'japin, qoftë për kishën ose qoftë për probleme të ndryshme të tjera, pra kanë kontakt qoftë me fëmijët, me të rinjtë. Diçka që më tërheq rreth salvatorianëve, jo tërheq, por që më pëlqen, është kontakti i vazhdueshëm që kanë me pjesëtarët e me anëtarët e famullisë, dhe i gjenden në çdo kohë, mund të themi. Prezenca e tyre tek ne do të thotë shumë. Personalisht për mua do të thotë shumë. Mund të them se pa ta unë nuk do kisha njohur kishën, nuk do kisha njohur çfarë është Jezusi, kush është Jezusi si person dhe si hyj. Nuk do kisha marrë ndoshta edhe sakramentet, edhe nuk do kisha tërhequr nga kisha, sepse janë një pikë e fortë e kishës. Nasz założyciel nam zostawił w sercu to jego powiedzenie, że dopóki żyje na świecie choćby jeden tylko człowiek, który nie zna i nie kocha Jezusa Chrystusa, Zbawiciela Świata, nie wolno ci spocząć. Więc tak naprawdę jest poligonem takim doświadczalnym, czy tak jest w naszym życiu, że nie spoczniemy, żeby do tych ludzi dotrzeć. Myślę, że nasze powołanie kapłańskie, ale też salwatoriańskie nie miałoby sensu, gdybyśmy to czynili, nie wiem, z jakichś innych pobudek niż z tych, żeby go jeszcze bardziej poznać i ukochać. Jemi në duart e Zotit, e Zoti na mban në dorë, na ushene me Eukaristinë, me fjallën e ti, që ne të jemi buke gjallë, që ndahet e dhe për të vafrit,
edhe buke gjallë që ishte shpresë për ne e për të tjerë. To jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.